Jest taki dzień, jest taka noc, kiedy cichną spory i wszystko wokół nabiera szczególnego znaczenia, szczególnej mocy. Wigilia, wzniosłe preludium do świętowania Bożego Narodzenia. Czas wyjątkowy, pełen wzruszeń i piękna, który chrześcijanie celebrują od półtora tysiąca lat. Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. Dwieście lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej Wigilią. To niewątpliwie echo chrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. Gdy w drugiej połowie IV wieku synod w Laodicei zabronił biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do domów wiernych. W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się dopiero w wieku XVIII. Wigilia od łacińskiego słowa Vigiliare pierwotnie oznaczała straż nocną. I oczekiwanie. W kalendarzu kościelnym nazywa się tak dzień, poprzedzający większe święto. Dawniej w każdą wigilię obowiązywał post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona przypominać gwiazdę betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem. Dziś wypatrującymi gwiazd są dzieci czekające na przyjście świętego Mikołaja. Według tradycji niezwykle ważne było i tak pozostało do dzisiaj przygotowanie izby i odświętne nakrycie stołu. Cały pokój powinien przypominać stajenkę betlejemską. W rogu domu ustawiano snop słomy. Miał on zapewnić dostatek na cały kolejny rok. Dziś została po nim jedynie garstka sianka wkładanego pod obrus jako pamiątka betlejemskiego żłóbka. Wierzono, że nieuszanowanie czcią wieczoru wigilijnego sprowadzić może wielkie nieszczęścia na dom. Dla okazania szacunku przychodzącemu na świat Bogu ściśle przestrzegano także zakazu wykonywania jakichkolwiek prac po zachodzie słońca. Wszyscy starali się wrócić wcześniej do domu, by za dnia ogarnąć gospodarstwo, nakarmić bydło i nie spóźnić się na wieczerze, a dzień spędzić radośnie, gdyż wróżyło to szczęście i pomyślność w przyszłym roku. Nakrywając do stołu, nie można było zapomnieć o przygotowaniu dodatkowego miejsca dla przybysza czyli dla duchów przodków. Według prastarych wierzeń dusze zmarłych przybierały postać ptaków, zwierząt, a także ludzi. Dlatego też w dniu Wigilii nie należało nikomu odmawiać gościny, ani żebrakom jałmużny. Stąd też wzięło się obrzędowe karmienie bydła w tę noc. W Polsce zwyczaj pozostawiania dodatkowego nakrycia przy stole upowszechnił się w XIX wieku miał on wówczas wymowę patriotyczną dodatkowe nakrycie symbolicznie zarezerwowane było dla członka rodziny przebywającego na zesłaniu na Syberii wieczerza wigilijna zaczynała się i w Polsce tradycja ta trwa do dzisiaj przełamaniem się z bliskimi opłatkiem oblatum po łacinie znaczy dar ofiarny wypieczony z mąki pszennej i wody jest symbolem jedności. Tak naprawdę dzielenie się chlebem ma korzenie w tradycji pogańskiej. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składając sobie życzenia. W dawnej Polsce stół wigilijny okręcano prawdziwym łańcuchem. Miało to zapewnić ochronę przed duchami i złymi mocami. Dziś łańcuch wieszamy na choince i ma on już znaczenie wyłącznie ozdobne. No właśnie, choinka. Bez niej nie sposób wyobrazić sobie Bożego Narodzenia. Kiedyś były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ozdabianie sosnowego drzewka przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe, wedle tradycji, powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie. Dziś jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe. Winniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej gwiazdki. Wigilia Bożego Narodzenia niegdyś była także wieczorem wróżb. Wyjątkowość tego dnia polegała na tym, że jego przebieg miał znaczący wpływ na cały nadchodzący rok. Z sianka ułożonego pod obrusem wigilijnego stołu ukradkiem ciągnięto słomki. Im dłuższa, tym więcej pomyślności czekało w kolejnych miesiącach. Jeszcze dzisiaj wierzymy, że w Wigilie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Podsłuchujący je ludzie dowiadywali się ponoć szczegółów czekających ich losów. Chrześcijaństwo od początku swego istnienia nadało zwyczajom nowy sens, wytworzyło też swoje obrzędy. Niestety we współczesnej, zeświecczonej kulturze często zapomina się o źródłach tego święta. Wigilijna wieczerza. Dawniej ilość potraw podawanych na stół wigilijny była zróżnicowana, by w końcu ustalić ich liczbę. Dwanaście. Jadłospis był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie płody rolne i leśne z całego roku. Ryby podczas wieczerzy wigilijnej były gwarancją zdrowia i dostatku, a karp obfitości i siły. Głowy karpia nie wolno było wyrzucać. W niej znajdować się miały fragmenty ości tak skonstruowane, by symbolizować drogę krzyżową Jezusa. Przynajmniej jedna potrawa musiała zawierać mak, by w przyszłym roku zapewnić sobie pomyślność, bogactwo a także potomków. Grzyby miały zapewnić szczęście oraz dostatek. Miód był symbolem obfitości, szczęścia i miłości. Spożywany w dniu wigilii miał zapewnić przychylność sił nadprzyrodzonych, a także pomyślność i długie życie. Orzechy od wieków symbolizują tajemnice, pieniądze i płodność. Przy wigilijnym stole rozbrzmiewają kolendy, pieśni opowiadające o narodzeniu Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny kalendę, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Pierwsze kolendy były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia 1 stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa. W dorobku kulturalnym i folklorystycznym Polska jest jednym z krajów, które mają najwięcej kolęd. Nasza tradycja zna ich blisko 500. Najstarsza polska kolenda to Zdrów bądź Królu Anielski i pochodzi z około 1420 roku. Co ciekawe, Polska to bodaj jedyny kraj na świecie śpiewający kolendy aż do 2 lutego. Przed wiekami wydał na to zgodę papież, zachwycony brzmieniem naszych rodzimych pieśni. Wspólnie świętując przy wigilijnym stole, solidarnie wraz z dziećmi zerkamy na skarby ukryte pod choinką. Zwyczaj obdarowywania się prezentami zawdzięczamy osobie świętego Mikołaja. Święty Mikołaj był biskupem, który żył na terenie dzisiejszej Turcji. Dzielił się z ubogimi swoim majątkiem i pomógł bardzo wielu ludziom. Osiemdziesiąt lat temu amerykański koncern Coca-Cola wprowadził do kultury wizerunek Mikołaja jako starszego pana z brodą w czerwonej czapce. Jedna z legend głosi, że pewnej nocy biskup wrzucił przez komin domu, w którym mieszkała zacna, ale bardzo uboga rodzina, sakiewki z pieniędzmi. Padły one do pończoch i trzewiczków, które dzieci umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie ma, święty Mikołaj po cichutku zakrada się przez okno, by pod choinką pozostawić podarki, wesołych świąt.